Witam się, moi drodzy, u mnie w kuchni i przychodzę do Was dzisiaj z nowym owocem. Jest to owoc pigwy. Nie jest to jabłko, ani nie jest to gruszka. Tak to wygląda. Ja sobie tutaj zaraz wezmę ściągawkę i troszkę Wam o tym powiem. Wygląda to tak. Zobaczcie. No, podobne do jabłka, prawda? I już Wam mówię, co mi się udało znaleźć na ten temat. Jest to tak jakby skrzyżowanie jabłka i gruszki, tylko że po prostu ponoć nie nadaje się w stanie surowym do spożycia, bo jest kwaśne jak cytryna. W tym celu właśnie zrobiłam sobie herbatkę, że będziemy tego używali, tej pigwy do herbaty. Zamiast cytryny zaraz ją sobie przekroję. Ona zawiera bardzo dużo witaminy C, a witamina C, wiadomo, w tym okresie takim zimowym jest bardzo wskazana dla organizmu, więc zamiast cytrynki będziemy używać. Oczywiście nadaje się do robienia wszelkiego rodzaju przetworów, takich jak dżemy, soki, nalepki lub również do ciast. Niewskazane jest właśnie spożywanie jej w stanie surowym. Zaraz zobaczę, czy faktycznie ona jest taka kwaśna, jak tutaj w internecie udało mi się wyczytać. Ponoć ma bardzo grubą skórkę. I zamiast cytryny będziemy jej używać do po prostu herbaty. Przepraszam na chwilę, bo mi piekarnik właśnie trąbi. No dobra, wracam do Was z powrotem. I za chwilę sobie właśnie ukroję i zobaczymy, jak ona w środku wygląda. Kawałeczek właśnie tej pigwy. I czy faktycznie jest taka kwaśna, spróbuję wspólnie z Wami. Opcjonalnie mam tu herbatkę, tylko sobie usłodzę i dam sobie do herbatki i będzie na wzmocnienie po prostu odporności w tym okresie właśnie zimowym. Dobra, to ja już biorę się za ukrojenie i zaraz do Was wracam. Już Wam pokazuję, jak się prezentuje w środku. Zobaczcie. Nasionka tak jakby w jabłku. Powiem Wam, że taki, jak otworzyłam, no grubą skórkę ma. No trzeba było troszkę się posiłować z ukrojeniem. Strukturą to powiem Wam, że przypomina jabłko w środku. Tak można powiedzieć. I taki kolor. I tak pachnie. Taka faktycznie takie połączenie jakby gruszka, coś takiego. Taki zapach. Dobra, zaraz sobie dziabnę kawałeczek i zobaczymy, czy faktycznie to jest takie kwaśne. No dobra, mamy ukrojone. Tutaj ten ciut, to sama skórka. Może ten kawałeczek. Zaraz spróbuję. Powiem Wam tak, że bardziej smakuje to takie, jak takie jeszcze twarde jest, no bo twarde, fakt faktem, jak taki zielapuch jabłko, można powiedzieć. Tak smakuje. Nie jest tak kwaśne, powiem Wam, jak myślałam, że jak kwaśne jak cytryna. Ale twarde. Szału nie ma. No, czy bym kupiła jeszcze raz? No pewnie nie. Ale dla testów, dla pokazania Wam też czegoś nowego, bo ktoś ostatnio też się pytał, czy jakieś będą owoce. Ponoć jest, pigwa jest rośliną uprawianą u nas w Polsce. Nazywają ją naszą polską cytryną. Ale nie jest tak kwaśna, jak się spodziewałam. Naprawdę. Nie jest tak kwaśna, jak się spodziewałam. Smakuje jak takie zielopuch, jak ja to mówię, zielone, niedojrzałe jabłko, ale jest twarda też. Trzeba mieć do tego zęby. Zobaczymy, jak ona się w herbacie będzie sprawdzać. Nie wiem, czy to połówkę tego dać, czy jak sobie do herbaty, ale zobaczcie, jak jest twarde. Pewnie będziemy do herbaty używać. Jakby do jakiegoś ciasta, to tak, można użyć. Jak najbardziej zamiast jabłka na przykład, ale chyba nie jest to zbytnio opłacalne, bo jabłka wiadomo, że wyjdą nam
Po prostu taniej. Ale mamy spróbowane, przetestowane. Także ja od siebie no nie polecam, chyba że ktoś lubi. Bo wiem, że niektórzy próbowali, ale nie jest to tak kwaśne, jak mówię, jak cytryna, żeby to się aż tak do herbaty nadawało, no ale będziemy pewnie używać do herbaty, moi drodzy. Także to chyba na tyle. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!